Powoli zmierzałem się do końca. Dosyć intensywny był to dzień, przyznaję. Ale chyba nie był stracony, prawda? Nie. No właśnie. I chcielibyśmy zostawić Was z takim poselstwem, które jeśli weźmiecie do domu, pomyślicie nad nim, to przyniesie swój owoc. Przyniesie swoje błogosławieństwo. Nie tylko dla nas, ale dla wielu, wielu innych ludzi, których Bóg postawi na drodze naszego życia. Przeczytam fragment listu do Filipian. Z 3 rozdziału, od 7 wersu. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę. Wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mojego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. I znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. I teraz ten werset, który chciałbym, żeby wybrzmiał dla nas jako najważniejszy. Żeby poznać Go, to pierwsza rzecz, poznać Chrystusa. Nie żeby się o Nim dowiedzieć czegoś, ale żeby Go poznać, osobiście Go poznać. Doznać mocy Jego zmartwychwstania, czyli czego doznać? Doznać czegoś, co moglibyśmy opisać w ten oto sposób. Był martwy człowiek w grobie. Ale kiedy przyszła moc, to kamień nagrobny, straż ludzka, a nawet martwe ciało. Nic nie zatrzymało życia. Nic nie zatrzymało życia. I nas również nie może zatrzymać żaden człowiek, żadna moc diabelska i niemoc naszego ciała nie mogą nas zatrzymać, kiedy poznamy Chrystusa i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stać się podobnym do Niego w Jego śmierci. Kiedy czytam ten fragment, to mam wrażenie, że wszyscy zapomnieli o tym, że nikt tego nie podnosi i że nikt nie zwraca uwagi na to, iż kiedy Bóg wzbudzi człowieka do nowego życia, kiedy go zrodzi na nowo i kiedy przemieni jego życie i kiedy go zbawi, napełni Duchem Świętym, to nie po to, żeby się bał, ale po to, żeby cierpiał razem ze swoim Zbawicielem. Nie chodzi o cierpienie na krzyżu, ponieważ to było, skończyło się. Nie będzie go już więcej. O jakim cierpieniu mówi nam Słowo Boże? Słowo Boże mówi nam o współodczuwaniu z Chrystusa. Kiedy Chrystus stał na Górze Oliwnej, Biblia nie mówi, że to była Góra Oliwna, ale na górze, z której patrzył w dół na Jerozolimę. To jest jedyne miejsce, na którym mógł stać w ten sposób. To zapłakał. Nie dlatego, że widok go wzruszył, ale dlatego, że powiedział: ludzie, ileż to razy chciałem was przyprowadzić do swojego serca. Ile razy mówiłem do was. Nigdy nie słuchaliście. Odrzucaliście wszystko. Miejsce, którym tak się pysznicie, zostanie puste. Nie będzie go kamień na kamieniu. Czyli Chrystus już w tym momencie wiedział, co tam się stanie. A to miał być dopiero za 40 lat. Ale jego serce bolało. Jego serce było pełne smutku. Na tym polega ten nasz udział w cierpieniach Chrystusowych. Kiedy widzę ludzi niewierzących, to nie pomstuję na nich. Nie mówię, że są głupi, durni,
że są źli. Oni nawet to wiedzą, że tacy są. Ale płaczę nad tym, że oni nie chcą słuchać Jezusa. Że nie chcą, jak to mówi Biblia, dać się uratować. Nie chcą. Płaczę nad moją żoną czy nad moim mężem, którzy pomimo mojego świadectwa, którzy pomimo miłości, którą okazuję, pomimo zmian, jakie mogą zauważyć, pomimo tego, że wspominam delikatnie, nienachalnie o Jezusie Chrystusie, nie chcą słyszeć. Płaczę nad nimi, cierpię z ich powodu, ale nie pomstuję nad nimi. To samo mogę odnieść do dzieci, do sąsiadów, do rodziców. Dzisiaj Kościół, niestety, to trzeba z bólem przyznać, lubi się bawić. Po nabożeństwach możemy zaobserwować, no, ja to mogę widzieć tylko w internecie, jak ludzie po nabożeństwie są spoceni, leją się z nich strumienie potu. Albo się natańczyli z flagami, albo się naskakali. I tyle było. Lubią się bawić. Ludzie lubią się bawić. Ale nikt nie chce współcierpieć z Chrystusem. Jednym z takich mocnych dowodów nowego narodzenia jest to, że człowiek prawdziwie współcierpi z Chrystusem. Płacze nad stanem tego świata. Boli go ten świat. Czy jestem takim człowiekiem? To prawda, że nie możemy i nie powinniśmy nawet tak myśleć. Powtórzyć krzyż Pana Jezusa, to już zostało zrobione raz na zawsze. On to dla nas zrobił. Ofiara jest wystarczająca i raz nastąpił. Amen. Ale jest coś, co możemy z krzyżem robić. I Pan Jezus o tym wyraźnie powiedział. Kto pamięta? Nosić krzyż. Dokładnie tak. Skoro go możemy nosić, no to znaczy, że możemy cierpieć, bo gdy tak pomyśleć, co to znaczy nosić krzyż, to właśnie to oznacza cierpieć w każdym wymiarze. Takim fizycznym też, to możemy sobie wyobrazić, no, nieść taki krzyż, jak Pan Jezus niósł ten krzyż, i z całą pewnością jest to, no, dolegliwość dla naszego organizmu. Tak duchowo też. No, po prostu, gdy nosimy krzyż, no to cierpimy. O tym jest mowa. Jeżeli chodzi o cierpienia, które powinniśmy znosić, cierpienia, które mamy powtarzać, to jest noszenie krzyża. I kiedy ktoś odpowiednio długo nosi ten krzyż, to ma przekrącony kręgosłup. Tak fizycznie możemy sobie to wyobrazić, gdyby ktoś odpowiednio długo nosił taki ciężki krzyż, z całą pewnością strzegł mu kręgosłup. A jeśli duchowo odnosimy ten krzyż, to też nam strzela kręgosłup. Kręgosłup, który się nazywa pycha. I my jesteśmy złamani. I mamy jedyną właściwą postawę w Królestwie Bożym. Jesteśmy złamani na pół. Jesteśmy w pozycji służalczej. Jesteśmy przy stopach innych ludzi. Nie jesteśmy już w stanie wyprostować się. Nie jesteśmy w stanie podnieść się. Nie jesteśmy w stanie wyprostować tego kręgosłupa, bo on przez to noszenie krzyża jest złamany. I my musimy być cały czas przy stopach, złamani innych ludzi. Wtedy jest ktoś, kto w tej całej historii jest jedyną osobą, która stoi prosto. Jezus Chrystus. Amen. Gdybyśmy wszyscy byli złamani, wszyscy cierpieli i wszyscy służyli jeden drugiemu przy stopach i wszyscy we właściwej postawie w tej historii funkcjonowali, to wtedy jedyną osobą, która pośród nas by stała i miałaby prawo wstać dumnie na to wszystko patrząc, to byłby Jezus Chrystus. I do tego mamy dążyć. I Słowo Boże mówi jasno i wyraźnie w trzecim rozdziale pierwszego listu do Tymoteusza, że słuszne jest stwierdzenie, że kto ubiega się o starszeństwo, pragnie pięknej pracy. My wszyscy mamy chcieć być starszymi. Ale co to oznacza? Kto to jest starszy? A to jest ktoś, kto już odpowiednio długo cierpi, odpowiednio długo nosi ten krzyż, i już zrozumiał, że najlepsze jego miejsce to jest przy stopach osób wierzących. I czytamy, że starszy zatem
Ale chyba rozumiemy, że starszy to ktoś, kto ma pokazać, jak to się robi. To ktoś, kto powinien wieść prym w tej historii, ktoś, kto powinien wyznaczać standard, tak? Amen? Paweł pisze do Tymoteusza, nie da się bagatelizować ze względu na młody wiek, ale bądź pierwszy w pewnych rzeczach. Na tym polega bycie starszym. Więc myślę, że możemy przeczytać ten werset tak. Słuszne jest stwierdzenie, że każdy, kto ubiega się o właściwe życie w Chrystusie i chce się rozwijać w służebności innym osobom, pragnie pięknej pracy. Chrześcijanin, starszy również. Chrześcijanin zatem ma być nienaganny. Więc pierwsza rzecz. Ty i ja mamy być nienaganni. Widzicie, nie trzeba za dużo kombinować, żeby odkryć, co to oznacza bycie nienagannym. Każdy z nas doskonale wie, co to znaczy bycie nienagannym. To znaczy bycie człowiekiem, który nie jest naganny. Mamy być nienagannym. Mamy być mężami jednej żony. Mam wrażenie, że w tym zwariowanym świecie to naprawdę jest jakiś standard, który powinniśmy z powrotem podnieść. Bo to się już niezwykle rzadko zdarza. Również wśród nas. A my mamy być mężami jednej żony. Żonami jednego męża. I mamy pilnować i dbać o te małżeństwa, bo to jest coś, co jest naszym pierwszym kościołem. Mamy być ludźmi trzeźwo myślącymi. Myślę, że ostatnie dwa lata to jasno i wyraźnie pokazały, że ciężko w tym świecie o trzeźwy rozsądek. Ciężko w tym świecie o to, żeby ludzie kierowali się rozsądkiem, żeby słuchając pewnych informacji, słuchając pewnych wiadomości, słuchając pewnych wyliczeń, zachowali w tym wszystkim zdrowy i trzeźwo myślący rozsądek. Mamy być umiarkowani. Umiarkowani. Takie proste, trudne słowo dla wielu z nas. Ale kiedy nosimy krzyż, zaczynamy być umiarkowani, bo umiarkowanie jest ściśle powiązane z wdzięcznością, więc bądźmy wdzięczni za to, co mamy. Bądźmy umiarkowani. Mamy być przyzwoici, gdzie to też czas najwyższy przypomnieć. Mam wrażenie, że niektórzy chrześcijanie powinni sobie to nad łóżkiem napisać. Będę przyzwoity. Nie od jutra. Teraz już będę przyzwoity. Przyzwoitość oznacza przyzwoitą mowę, oznacza przyzwoite funkcjonowanie, oznacza przyzwoite mówienie dowcipów i tak dalej, i tak dalej. Mamy być przyzwoici. Uwaga, mamy być gościnni. To jest piękne słowo tutaj użyte, bardzo zignorowane przez polski język. Tu nie jest napisane, że starszy, ale też ci, którzy dążą do starszyzny, a wszyscy powinniśmy dążyć do starszyzny, bo to dobra rzecz. To jest człowiek gościnny według Biblii. Gościnny według Biblii to nie jest człowiek, który otacza, i nie o to w tym wyrazie chodzi, który otacza się ludźmi tak samo myślącymi. To nie jest gościnność, to normalność. W sensie, co to za gościnność, że ja zaproszę tych, co tak myślą jak ja i z nimi spędzę czas, z nimi zjem obiad i w ich towarzystwie będę się dobrze czuł. To nie jest gościnność, to jest normalność. Czym jest gościnność? A no gościnność, o której tu jest mowa, to jest gościnność względem osób, którzy myślą inaczej. Którzy rozumieją inaczej. Czy my dla tych ludzi jesteśmy gościnni, a mamy dla tych ludzi być gościnni? Taki wzór, który powinien nam prześwietlać Pan Jezus. Zdaje się, że On był gościnny, zwłaszcza dla grzeszników. A problem miał z tymi, którzy się uważają za świętych. Zdaje się, że Pan Jezus był gościnny, zwłaszcza w stosunku do połamanych ludzi, których Biblia czasem określa mianem prostytutkami i celnikami. Zdaje się, że On z nimi siadał do stołu i im poświęcał swój czas. Zdaje się, że powiedział kiedyś takie słowa, że to niezdrowi, lecz chorzy potrzebują lekarza. Mamy być gościnni. Mamy być zdolni do nauczania. Znacie, przy każdej sposobności, przy każdej okazji mamy pochwalić się wiedzą teologiczną. Mamy wyjaśnić każdemu na ulicy różnicę między Kalwinem a Lutrem, prawda? No nie,
Co to jest zdolność do nauczania? To jest zdolność do właściwego życia. To znaczy, że kiedy w zakładzie pracy coś się dzieje, to my jesteśmy zdolni do nauczania. Na przykład mówimy, mnie nie wolno kłamać. Nie wolno oszukać swojego pracodawcy. To nie jest drogie oszustwo. To jest coś, co się Panu Bogu nie podoba. Kiedy przychodzę z dzieckiem ulicą, on jedzie na rowerku i zarysuje komuś samochód, no to ja nie szukam, czy akurat w tym miejscu nie ma ślepego miejsca na monitoringu bliskim, tylko zostawiam karteczkę, jestem zdolny do nauczania. Tak powinien postąpić ktoś w tej sytuacji. Zostawiam karteczkę ze swoim numerem telefonu. Bardzo przepraszam, to ja opracowałem ten samochód, proszę o kontakt. Zdolny do nauczania to ktoś, kto widzi, że kobiecinka się zastanawia, przejść, nie przejść, rozjedzie ją, czy ją nie rozjedzie. Zdolny do nauczania to ktoś, kto się zatrzyma, uśmiechnie i wyjdzie z samochodu i pomoże tej pani przejść na drugą stronę, bo ona się prawdopodobnie boi przejść, bo nie wie, czy za łukiem nie siedzi kolejny niezdolny do nauczania w świecie, o którym mówią wariaci. Zdolny do nauczania to ktoś, kto właściwie funkcjonuje w tym niewłaściwie funkcjonującym świecie. Inaczej mówiąc, zdolny do nauczania to jest ktoś, kogo Biblia nazywa solą tej ziemi i światłem dla tej ziemi. Czytamy dalej, że to powinien być ty i ja, wszyscy powinniśmy być wolni od nałogów. A no my przecież nie palimy, my przecież nie pijemy. Po pierwsze, nie do końca jest to prawda. Ale załóżmy, że to już jest 100% prawdy, no ale tu nie jest napisane wolne od nikotyny, wolne od alkoholu, tylko wolne od nałogów. Tym nałogiem może być wszystko. Tym nałogiem może być żona, tym nałogiem mogą być dzieci, tym nałogiem może być kawa, tym nałogiem dla bardzo wielu osób jest dzisiaj praca, tym nałogiem mogą być pieniądze, tym nałogiem może być czekolada. My mamy być wolni herbaty. My mamy być wolni od nałogów. Mamy być niewybuchowi. I Bóg zesłał narzędzie Facebook. Weryfikujące. A my mamy być niewybuchowi. Kiedy przyglądam się pewnym rozmowom, pewnym komentarzom, mam wrażenie, że to naprawdę jest Boże narzędzie. Niektórzy zauważyli, jak im to wychodzi. Mamy być łagodni. To jest takie oczywiste. Mamy być niekłótliwi. No to już jest mniej oczywiste. Mamy się nie kłócić. Czy człowiek, który poznał prawdę, który żyje w prawdzie, który chodzi w prawdzie, to jest człowiek, który o prawdę się nie musi wykłócać, dlatego że prawda wykłóci się o niego. I to jest bardzo ważne. Chrześcijanin nie musi się o prawdę wykłócać, a prawda wykłóci się o tego chrześcijanina. Jest taki piękny mem, ja go bardzo lubię, zawsze go przytaczam przy tej okazji. Dwóch mężczyzn ze sobą rozmawia, a jeden do drugiego mówi: jak ty to robisz? No jak ty to robisz, że ty się nigdy nie denerwujesz, nigdy nie wykłócasz? Jaki jest twój sposób? A ten mu odpowiada: wiesz co, kiedy spotykam kogoś niemądrego, kogoś głupiego i on się ze mną wykłóca, to mu mówię: masz rację. I ucinam wszelkie dyskusje. To głupie jest. Masz rację. Więc mamy być niekłótliwi. Nie potrzebujemy się wykłócać o Jezusa Chrystusa. Nie potrzebujemy tego robić. Potrzebujemy Go reprezentować. A to jest ogromna różnica. Mamy być nienastawionymi na pieniądz. Tu nie jest napisane, że mamy nie mieć pieniędzy, żeby była jasność. To jest jedna z herezji, taka herezja, że rzekomo im ktoś bardziej biedny, tym bliżej Boga. To nie jest prawda. Ale mamy być nienastawionym na pieniądz. Bo przecież nie pieniądz jest tym, czym się powinniśmy kierować. Dobrze kierujący własnym domem, dzieci trzymające w posłuszeństwie z wszelką godnością. To jest napisane, że jeżeli ty chcesz być kimś w kościele, to ty musisz być najpierw nikim w domu. Wszyscy muszą mieć w domu do ciebie prawo. Dopiero wtedy ty masz prawo do czegokolwiek w kościele.
bardzo trudne. Ale do tego mamy dążyć. Gdzie pierwszy kościół, pierwsze chodzenie przy stopach zaczyna się we własnym domu. Ja żadnego zapachu stóp tak nie kojarzę jak mojej żony. I ona żadnego zapachu stóp tak nie kojarzy jak moi, bo to jest nasz pierwszy kościół. I dopóki nie jestem przy jej stopach, nic nie znaczę w kościele. I nic nie będę znaczył w kościele. Dlatego, że tak naprawdę jestem nikim w Królestwie Bożym. Bo to w tym świecie tak jest. Że im to większy, tym lepszy. Ale Pan Jezus powiedział, wśród was tak nie będzie. Największy będzie ten, który będzie sługą wszystkich. Jeśli nie jesteś sługą najbliższych, tylko ci się wydaje, że jesteś sługą kogokolwiek w tej historii. Bo skoro ktoś nie potrafi kierować własnym domem, jak może troszczyć się o Kościół Boży? Starszy, ale rozumiemy, że każdy chrześcijanin, że to nie jest tylko polecenie do Andrzeja. To jest polecenie do każdego z nas. Starszy nie powinien być człowiekiem świeżo nawróconym, aby nie popadł w pychę i nie ściągnął na siebie wyroku podobnego jak diabeł. O co tu chodzi? Chodzi tu o to, żebyśmy mieli o sobie właściwe mniemanie. Żebyśmy nigdy nie mieli niewłaściwego mniemania o sobie. Nic nie wiemy. Cały czas potrzebujemy się uczyć. Każdego dnia potrzebujemy świeżej nauki i świeżej historii w procesie uczniostwa. Nic nie wiemy. To jest właściwa postawa. Wstaję rano i mówię tak: Panie, ja nadal nic o Tobie nie wiem. Ucz mnie dzisiaj siebie. Wstaję rano i myślę sobie: nie, nic nie mam do zaoferowania. Ucz mnie, Panie, jak żyć. To jest właściwe mniemanie o sobie. Klasyk powiedział, kiedy już naprawdę wiele wiedział. Powiedział, że im więcej wie, tym więcej wie, że nic nie wie. To jest właściwa postawa i to nas chroni przed pychą duchową. Bo zwróćcie uwagę, że kiedy nam się wydaje, że stoimy, to za chwilę są dwa strzały prosto z kopiwnicy. Ten drugi rano gautujący. Ich dawcą jest diabeł. Musimy uważać, żebyśmy nie wpadli w tą pułapkę. Powinien natomiast cieszyć się dobrą opinią u ludzi spoza kościoła, aby nie spotkał się z lekceważeniem i nie wpadł w siłę diabła. To jest niezwykle ciekawe, co tu jest napisane. Ja mam czasem wrażenie, że nam się wydaje, że my, że wszystko jest wtedy dobrze, kiedy wszyscy nas nienawidzą. Ale Słowo Boże mówi odwrotnie. Słowo Boże mówi, że powinniśmy się cieszyć dobrą opinią u innych. Kto to jest inny? Niewierzący, zgoda? W tym kontekście. U innych, to znaczy u niewierzących, u tych spoza kościoła. Powinniśmy się cieszyć dobrą opinią. Wiecie, wcale nie jest dobrze, jeśli w takim bezpiecznym kraju, na przykład pracodawca, a znam takie historie, mówi tak: zatrudnię wszystkich, tylko nie chrześcijan. No czemu? No bo oni w pracy będą ewangelizować i modlić się, zamiast wykonywać moje polecenia. Nie na tym to polega. Mamy się cieszyć dobrą opinią u innych. Chcesz się cieszyć dobrą opinią u innych? Służ im. Takie proste. Takie trudne. Reasumując, to nie chodzi o to, że to cierpienie będzie teraz polegać na tym, że ty masz wyjechać do Bangladeszu, zagubionego plemienia Zulusu i tam aborygenów nawracać z narażeniem życia. To być może się komuś z nas przytrafi, ale raczej nie. To nie polega na tym, że ty będziesz głosił na Wembley i w tym czasie, nie wiem, muzułmanie zewsząd cię zaatakują. To może kogoś z nas się przytrafi, ale raczej nie. Nie. Cierpienie, o którym mówi Biblia, twoje i moje cierpienie, to noszenie krzyża i nie podnoszenie głowy. To bycie u stóp innych ludzi, począwszy od żony, męża, dzieci, znajomych, ale też tych spoza kościoła. Te cierpienie, o którym mówi Biblia, to taka codzienność. Dla wielu nic nieznaczące rzeczy, a dla Boga rzeczy, które mają największą wartość. Bo On w nich najbardziej jest widoczny. Gdzie my możemy chcieć być ruchem przebudzeniowym. Ale ruchem przebudzeniowym będziemy wtedy, kiedy przebudzenie zacznie się w naszych domach. Kiedy przebudzenie zacznie się w naszych sercach. Kiedy przebudzenie zacznie się w naszych zakładach pracy.
Kiedy przebudzenie zacznie się tam, gdzie nasze dzieci chodzą do szkoły, tam, gdzie nasze dzieci chodzą do przedszkola, bądź tam, gdzie my pracujemy w przedszkolach, w szkołach, w szpitalach, na ulicy, wszędzie, to wtedy i tylko wtedy zacznie się przebudzenie. Nie będzie żadnego przebudzenia, dopóki krzyż nie połamie nam kręgosłupów. Dopóki będziemy w stanie podnieść wysoko głowę i myśleć, że cokolwiek nam się należy, nie będzie żadnego przebudzenia. Przebudzenie jest dla ludzi, którzy padli pod mocą i ciężarem krzyża. I oby HWE każdego dnia padało pod mocą krzyża i pod ciężarem szorstkiego, brutalnego, trudnego krzyża, który łamie kręgosłup, nie pozwala nam się podnieść i powoduje, że czy chcemy, czy nie chcemy, jesteśmy przy stopach innych ludzi, by Chrystus był wywyższony, bo On ten krzyż doniósł i na nim zawisł. Na koniec pytanie. Jak to zrobić? Ponieważ zwykle większość kazań, które akceptujemy, ma ten jeden problem. Ten jeden to jedno pytanie, na które nie ma odpowiedzi. Wszystko pięknie, wszystko ładnie. Jak to zrobić? Mateusz 11, 27, 28. Przeczytajmy najpierw. Może do 30. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mojego. I nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. I nikt nie zna Ojca, tylko Syn. I ten, któremu Syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie, przystanie. Za czasów Jezusa było wielu ludzi, o których można powiedzieć, że byli spracowani, zmęczeni, obciążeni. Wcale nie chodziło o ciężką fizyczną pracę. Taki Nikodem, który przyszedł do Jezusa, był zmęczony tym, że tak wiele wiedział, a nic nie rozumiał. I on był tego świadom i przyszedł wyjaśnić wszystkie te sprawy. A Jezus pokazał mu, gdzie leży jego problem. Mówił, Nikodem, ty się musisz na nowo narodzić. Nie wiem wszystkiego o wszystkich. Znam wielu z was, o wielu wiem wiele rzeczy. Ale o żadnym nie mogę powiedzieć, że wiem wszystko. Wy wiecie, jak jesteście zmęczeni życiem. Jak jesteście zmęczeni służbą. Jak jesteście zmęczeni ludźmi. Jak jesteście zmęczeni różnego rodzaju obciążeniami. Jak jesteście zmęczeni tym, że wiele razy próbowaliście coś rozwiązać, a nie dało się. Za chwilę wszystko wracało do tak zwanej normy. I nie mówię do ludzi, którzy mają problem ze zbawieniem, ale mówię do ludzi, którzy naprawdę doznali zbawienia. Jakie jest rozwiązanie? Rozwiązaniem jest Jezus. Jezus nie mówi, zróbcie to czy tamto, idźcie tam lub w inne miejsce. Jezus mówi, przyjdźcie do mnie przyjdź. Nie umiesz być człowiekiem, który skłania się innym do stóp, to przyjdź do mnie, to ja cię nauczę tego. Nie umiesz wszystkiego ofiarować swojemu Zbawcy, to przyjdź do mnie, to ja cię tego nauczę. Przyjdź do mnie. I dalej Jezus mówi, weź na siebie moje jarzmo i ucz się ode mnie, czyli mówiąc wprost, zepnij się ze mną i naśladuj mnie, chodź razem ze mną. Przyglądaj mi się. Postępuj tak, jak ja postępuję. Rób to, co ja robię. Mów to, co ja mówię.
Ale ten sam Chrystus w 16 rozdziale mówi coś zdumiewającego. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: jeśli, to jest tryb warunkowy, jeśli to chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci. A kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie mnie. Minęło 5 rozdziałów. Jezus nie mówi już: chodźcie do mnie wszyscy. Mówi coś pozornie sprzecznego. I mówi: jeśli chcecie, jeśli tylko chcecie, to weźcie krzyż na swoje ramiona, na swój krzyż i chodźcie za mną, naśladujcie mnie. Skąd ta zmiana? To proste. Najpierw Jezus mówi do ludzi, którzy nie potrafią rozwiązać swoich problemów. I mówi: ja jestem rozwiązaniem waszych problemów. Przyjdźcie do mnie. Nie żadne praktyki religijne, nie żadne starania, nie żadne wysiłki, nie więcej Biblii, nie więcej modlitwy, nie więcej pieniędzy dla Kościoła, nie więcej pielgrzymek, nie więcej sakramentów. Przyjdź do mnie. A kiedy przyjdziesz do mnie, nauczysz się ode mnie wszystkiego. I jak się nauczysz, to jeśli chcesz, to chodź. Jeśli nie przerobimy tej lekcji osobistej społeczności z Jezusem, to nic w naszym życiu nie będzie poukładane. Tak, będziemy zdolni do dobrych rzeczy, ale równie będziemy zdolni do złych rzeczy. Ponieważ tak naprawdę chodzi o całkowitą przemianę naszej starej natury. Chodzi o to, żeby ona naprawdę odeszła, umarła, a w to miejsce pojawił się nowy człowiek. I ten nowy człowiek słyszy od swojego Zbawiciela: jeśli chcesz, chodź za mną. Ale weź na siebie swój krzyż. Nie mój, ja swój niosę. Ty weź swój. I teraz ucz się naśladować mnie. Patrz, jak ja to robiłem. I rób to samo. Postępuj tak samo. Czy to jest możliwe? Jak to jest niemożliwe, skoro otrzymujemy Ducha Świętego? Skoro w nas zamieszkuje Duch Święty, sam Bóg. Jak to jest niemożliwe, skoro On obdarowuje nas swoją mocą? Skoro On nas prowadzi, uczy nas, wyjaśnia nam wszystko, to tak naprawdę On w nas owocuje. Owoce Ducha Świętego, o których mówi Biblia, to są owoce Ducha Świętego, a nie Twoje. Kiedy ja patrzę na życie człowieka, ja nie oczekuję owoców Wojtka czy Jacka. Ja oczekuję owoców Ducha Świętego w Jacku i w Wojtku. Kiedy one się nie pojawią? Wtedy, kiedy oni nie będą naśladowali Chrystusa. Wtedy, kiedy oni będą chcieli żyć po swojemu. Ale kiedy umrą dla siebie, to te owoce dosłownie wypłyną z nich. Bo Duch Święty zademonstruje swoją obecność. I już nic nie będzie do wyjaśniania. Wszystko będzie jasne. I jeśli my naprawdę rozumiemy, co Bóg złożył na nasze barki, jeśli my naprawdę rozumiemy, że w dniu dzisiejszym, to my otrzymaliśmy klucz do przemiany tego narodu. Jeśli my tego nie zrozumiemy, nie podniesiemy tego klucza, nie użyjemy go we właściwy sposób, to Bóg, jeśli będzie chciał kogoś tu zbawić, powoła sobie innych ludzi. I powiem więcej, i dobrze, że tak zrobił. Bo nie jest ważne nasze samopoczucie. Nie jest ważne nasze poczucie własnej ważności. Nie jest ważne, czy ktoś z nas uważa się za kogoś wielkiego, ważnego. To wszystko jest nieważne. Ważne jest, żeby w tym kraju uratować jak najwięcej ludzi. Tych, których Bóg stawia na drodze naszego życia. Ja nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że Bóg wybiera sobie ludzi do zbawienia. Ale jak mnie zapytacie, jak on to robi, to wam powiem: nie wiem.
Nie mam pojęcia. Ja nie patrzę na ludzi, nie widzę na czole napisane wybrany lub niewybrany. Ja tego nie widzę. Dlatego idę i głoszę każdemu. Jeżeli my naprawdę chcemy przeżyć z Bogiem wspaniałe chwile, jeżeli chcemy doświadczyć Bożej obecności w naszym życiu, oglądać Bożą chwałę, to my powinniśmy zacząć od naśladowania Chrystusa w naszym codziennym życiu. Drodzy bracia, proste rzeczy, na koniec proste rzeczy. Jak odnosicie się do waszych żon, które macie? Jakimi słowami? Kochane siostry, które jesteście małżonkami, w jaki sposób odnosicie się do swoich mężów? Jakie używacie słów? I czy jesteście tym mężom posłuszne? Bo Biblia tak mówi. Nie ja tak mówię, Biblia tak mówi. Jak odnosicie się do waszych dzieci? Jak wasze dzieci odnoszą się do was? Jak wykonujecie swoją pracę? Jak wasi pracodawcy, jakie wystawiliby wam świadectwo? A jeśli jesteście pracodawcami, jak traktujecie pracowników? To są podstawowe pytania. Łatwo jest przyjść do nabożeństwa, łatwo jest się modlić, łatwo jest wrzucić grubą kopertę, żeby wszyscy widzieli. To jest łatwo. Przecież można by wychować byle szybko. Tak się można łatwo i dobrze poczuć, prawda? Ale kiedy wrócisz do domu, czar pyska. I ty mówisz, że jesteś zbawiony? Nie. Ja w to nie uwierzę. Ale uwierzę w to, że Bóg rzeczywiście się tobą zajmuje. Jak się tobą zajął? To pamiętaj, że jeśli nie chcesz, aby cię bracia korygowali, to skoryguje cię Bóg. Ale o ile w czasie korygowania przez braci możesz jeszcze porozmawiać, możesz jeszcze się usprawiedliwiać, to wtedy, kiedy Bóg przed tobą stanie, to już nic nie będzie do powiedzenia. Zupełnie nic. Bracia i siostry, chciałbym, żebyśmy zakończyli modlitwę. Taką szczególną modlitwę. Jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy pragną takiego życia, o jakim dzisiaj czytaliśmy i mówiliśmy, jeżeli jesteśmy tymi ludźmi, chcemy takiego życia, to ja teraz wzywam wszystkich tych ludzi do jednej rzeczy. Żeby wobec nieba, wobec wszystkich braci i sióstr, upadli na kolana, abyśmy w tym gronie mogli się wspólnie pomodlić o błogosławieństwo. Czy jesteście gotowi? Czy ktoś jest gotowy? To dajcie zobaczyć, jak łamią się kręgosłupy. Świadomi tego, że bez Ciebie bylibyśmy niczym. Przychodzimy do Ciebie z prośbą, Panie. Uczyń nas w taki praktyczny sposób świętymi na każdy dzień. Nie chcemy być tylko oddzieleni dla Ciebie, ale chcemy być podobni do Ciebie we wszystkim. W każdym słowie, w każdej decyzji, w każdym uczynku. Miej nas na własność, Panie. Miej nas dla siebie. Niech Twoja cudowna chwała dzisiaj spoczywa na nas. Użyj nas na uwielbienie Jezusa Chrystusa. Dobry Boże,
My tak często wiemy, co powinniśmy zrobić. Zazwyczaj wiemy, co Ty byś zrobił. Czasem to komplikujemy, nasz Panie, różnymi pomysłami, różnymi wykrętami, ale tak naprawdę w głębi serca rozumiemy, co Ty do nas powiedziałeś. Tylko czasem bywamy nieposłuszni. Ja Cię proszę, Duchu Święty, byś nas tak złamał, by nam żadne nieposłuszeństwo nie przychodziło do głowy. Proszę Cię, Boże, w pełni świadomy tych słów. Jeśli trzeba, to nas zmiażdż. Jeśli trzeba, to nas połam do końca. Połam te nasze kręgosłupy. Jeśli trzeba, to nas zabij, żebyśmy wstali do życia pełnego Twojej chwały. Byśmy wstali do życia, które Ciebie będzie naśladować, Ciebie będzie przypominać. Żebyśmy pamiętali, że dla wielu ludzi jedyna Biblia, jedyną Biblią, z jaką oni się spotkają, jesteśmy my. Jedynym obrazem Chrystusa, który oni zobaczą, jesteśmy my. Jedynym słowem Boga, które oni usłyszą, są słowa naszego życia, naszych czynów, owoce naszego życia. Proszę Cię, Duchu Święty, byśmy w uniżeniu Tobie i sobie nawzajem służyli, byśmy właściwy porządek w tym wszystkim znali i właściwy porządek w tym wszystkim zachowali. Proszę Cię, Panie, byśmy się nie skupiali na tym, kim jesteśmy i co się dzieje, ale żebyśmy skupili się na tym, kim Ty jesteś i co w Tobie się dzieje. Proszę Cię, Zbawicielu, byś nas użył, ale tylko wtedy, kiedy będziemy Ciebie przypominać, do Ciebie dążyć. A w pozostałym przypadku, żebyś nas korygował, żebyś nas szlifował, żebyśmy nie szli tam, gdzie chcemy iść, jeśli Ty nas tam nie poślesz. Żebyśmy poszli tam, gdzie Ty chcesz, żebyśmy poszli, nawet jeśli nam się nie chce. Byśmy byli użytecznymi, ale sługami. Niech Tobie, Panie, będzie chwała, cześć i uwielbienie, zwłaszcza przez czyny Twojego Kościoła. Amen. Amen. Zamknij usta mądrością. Czy rozumiesz, że słowa mogą rozdawać śmierć? Czy Twe słowa posłańcy miłości i życia w uniżeniu rodzą nadzieję, by życie rozkwitło tak piękne? Zamknij usta mądrością. Czy rozumiesz, że słowa mogą rozdawać śmierć? Czy Twe słowa posłańcy miłości i życia w uniżeniu rodzą nadzieję, by życie rozkwitło tak pięknie?